Paweł Debowski. Mariusz Borkowski. Słuchacie podcastu. Słuchaj? Gier. Gier. <grym zypał> słuchaj. 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 Słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego, z chyba nie już, z, z rzeczywistego, z rzeczywistego studia. Też to dziwnie brzmi. Jest to dziwnie sprawia. brzmi. Ale to jest coś chyba niesamowitego, chyba pierwszy raz nam się udaje w takiej formie nagrać, to jest w ogóle nowa, nowa forma tak. podcastów, zobaczymy czy się sprawdzi, zrobimy dla was dwa odcinki testowe, Test, testowe. no i co, to jest chyba nas, nasz 79. odcinek podcastu Słuchaj Gier, z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Marysz Borkowski. Oraz Paweł Dębowski, właśnie na to oraz czas. Oraz. Prawda? Tak zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na nagrywaliśmy online, tak. on a dzisiaj tak naprawdę na, na żywo. Tak więc, jeżeli słuchacie nas drogie i słuchacze, na Spotify, albo na Apple Podcast, bo na SoundCloudzie, więc witamy serdecznie i zachęcamy ewentualnie do obejrzenia naszych, że tak powiem, przerażających twarzy na YouTubie. Tak, więc witamy. No i co? W podcaście, który sławi muzykę do, do gier wideo i też jakby do sound designu w, gr w grach wideo, zazwyczaj udawało nam się to robić właśnie w, w formie online. Dzisiaj jesteśmy trochę w formie takiej, że tak powiem, wideo. Ale serdecznie oczywiście też dziękujemy wszystkim naszym patronom, którzy nas od. Nie wiem, od lat to chyba... Już od lat. Rok. Trzeci, Trzeci rok. rok. Tak, czyli od trzy lata już chyba w sumie minęły. No ale też jakby serdecznie was zachęcamy do wspierania nas też na coffee. Hmm. Paweł potrzebuje hmm. tej kawy, nie powiem do czego. A ja wiem. A pewnie <laughs> dzisiaj padnie nie jeden raz, z zobaczymy. No, za, ja. No to się okaże, to, A, się, tak. to się okaże. Każdy razie zachęcamy Was też do słuchania naszych podcastów oraz zapraszam do subskrybowania kanału na kanał Spotify Apple Podcast, a także na, na YouTubie. Um, no i co? Dzisiaj uznaliśmy się, że no, uznaliśmy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, ale o tym za chwilę oczywiście, bo zawsze zawsze zaczynamy te nasze podcasty. Gdzie rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy. Tak się składa, jeżeli nas, nasz, nas oglądacie na YouTubie, no to będziecie mogli też zobaczyć, co, co, co słuchaliśmy. Będziemy pewnie pokazywali od czasu do czasu te albumy. Jeżeli wysz, wyszły, pojawiły się w formie fizycznej. No tutaj takie małe stuknięcie w stronę Nintendo. <laughs> Mam nadzieję, bądźmy szczerze. że, Bądźmy szczerzy, dokładnie, bądźmy szczerzy, zobaczymy. Pawle, mm. czego ty ostatnio słuchałeś? Albo czego nie słuchałeś? Czego tak nie słuchałem? Ale... Nie, nie, słuchałem, o Jezu, mm. od ostatniego czasu sporo rzeczy przesłuchałem, ale zrobiłem sobie jeszcze to podsumowanie Spotify Wrapped, tak to się okay. nazywa. Ile ci godzin wyszło? Wyszło mi, właśnie, to jest dziwne, bo wyszło mi, że przesłuchałem 18 tysięcy, tam 160 minut uh -huh. i wyszło mi, że przesłuchałem tej muzyki mniej niż rok temu. Ale wiesz co? Nie, mam wyjaśnienie. Mam, wy mam tego wytłumaczenie, y bo więcej muzyki. Oczywiście, sporo muzyki są na Spotify, ale też sporo. Słucham takiej, która jest tylko na YouTubie, mm -hmm. na przykład dostępna, mm -hmm. albo na Bandcampie. Okay. Także tych źródeł muzyki jest, jest naprawdę od cholery. No plus jeszcze na przykład jakieś albumy, które do, do mnie czy to przychodzą, czy nie wiem, dostaję w formie cyfrowej. wiesz, tak było na przykład z Sea of Stars. Przez długi, długi czas nie było go w. w Panie, recenzowałeś ja to? Ja go recenzowałem, tak. Ja go recenzowałem, ale tylko dlatego, że dostałem od e, twórców Sea of Stars e, soundtrack i mogłem hmm. przesłuchać. W wersji cyfrowej. I dopiero no, teraz, kiedy my to nagrywamy, no to. W tym tygodniu. No. Tak, w tym tygodniu album, do, album trafił do, na serwisy Tak, dopiero teraz. dopiero teraz. Dopiero pre, Od premiery minęło ile dwa? Trzy miesiące. Miesiąc. miesiąc. Nie, a... nie czekaj. Od premiery? No. Dwa miechy? Okej. Okay. Dwa miechy jakoś. Dokładnie. Więc ja też byłem taki zdziwiony. Okej, okay, macie premierę, macie u siebie jest Mitsuda, ale tak, okej. Okay. I nie chce się wydać tego soundtracku i był tylko dostępny na, na Steamie w formie cyfrowej. No ale powiedzmy sobie to. szczerze, ile tam Mitsuda napisał tych yy... utworów? Cztery? Chyba z tego, co ja dziesięć. Z dziesięć? dziesięć. Naprawdę, ale tak, czy inaczej, na pacjach No ale wracając do tego. tak. Wracając, tak. tak. A, więc zrobię sobie to podsumowanie. Uh, I oczywiście wyszczególnione zostało, uh, jakie utwory najczęściej odsłuchałem. Bądźmy szczerzy trzy miejsca od uh, jest pokazane pięć naj, najczęściej słuchanych utworów, trzy miejsca od końca, to co, oczywiście, co musi być, Mariusz? J! Tam powiem, no. Jad, Boże! Oczywiście, że na Y. A, oczywiście, że na Y. No, nie będę kłamał. Ja bardzo często wracam do tworzykluzy. No nie będę kłamał, bo to jest fajne, to są naprawdę fajne dźwięki. No to są Zleki Dragon, z zero? Widzicie to moją minę, tak? I, znaczy, i Słuchacze, sucha, słuchaczki pewnie nie widzą, ale na, na YouTubie to to... To będzie. Mm, to zapropo, takie zbliżenie. Eee, no, Nic no. na tego nie poradzę. Masz wspaniałą partnerkę, że, cię, że tak powiem. Że ja wytrzymuję, to. ale nie, już powiedziała, że. Ale ty sł nie, nie słuchasz na. W sensie nie słuchasz na głos, tylko na słuchawkach. Tylko na słuchawkach. Aha, no to, to jest ok, no to tak faktycznie jest, jest, jest bardzo wyrozumiałe. Ale jak, <laughs> ale jak, jak chcesz je puścić jako ze zera na przykład na winyl, to już takie mm. Nie? <laughs> no, ja się, ja, ja, naprawdę, czekam na styczeń, na koniec stycznia, jak wyjdzie Infinite 12. Okej. Okay. Bo, bo, już tak. sobie, bo już grałem sobie w Demką, które było dołączone do Gaydena i muzycznie robi robotę. Ale okej, okay, wracam jeszcze do Europa. Eee, I to, co mnie osobiście eee, trochę zdziwiło, a trochę nie, eee, nawet nie sądziłem, że tak bardzo mi się spodobała ścieżka dźwiękowa do Chainsaw Man. To moment to jest manga. A, wiem, wiem, mm -hmm. wiem już o, co, o czym mówisz. Dokładnie. Tak, I popularna w sumie. Bardzo popularna. jakoś na początku y, y, to dostałem taką informację na, na Spotify, że na początku maja, kiedy zacząłem oglądać to anime, od tego momentu zacząłem też słuchać muzyki stamtąd. Okej. Okay. I to tylko dlatego, że przesłuchałem motyw przewodni z anime, mm. którego słuchałem jakieś 190 razy. Tak, bardzo mi się spodobał. Jest to uh, kickback od uh, Kenshi Yonezu. Mm -hmm. Jest jeszcze jeden motyw, który też u mnie z, zdominował tę playlistę, czyli Chainsaw Blot od uh, Wandury. To są, I to jest dziwne, bo oczywiście to są utwory, które mocno wbijają się w, w głowę. To jest fakt. Ale to, co mnie zdziwiło, że z dwóch artystów. Którzy są, art, którzy są muzykami e, takimi popowymi. Okay. To nie są, są rockmeni, nie zajmują się muzyką rockową, ale jak przesłuchacie sobie Kickback, który jest obecnie moim ulubionym motywem w ogóle, no i właśnie są Blot, no to są takie motywy czysto takie mocno rockowe, no mm -hmm. I ja nie spodziewałem się. Przesłuchałem e, playlistę z, z muzyką Jonezo e, i Wandury i byłem mocno zdziwiony. Ale jaka to jest, jak to jest taka typowa J-rockowa muzyka. Tak, typowy dj rockowy ale okay. powiem tak, jak przesłuchasz sobie Kickbacka, aha. to po prostu zostaniesz z tym utworem. Naprawdę. Tak, tak. dobrze po prostu siadło. Mało, które jest, ja słucham naprawdę dużo openingów i endingów z anime i naprawdę jest, nie wiem, można w palcach innej ręki jestem wyliczyć kilka może takich, mhm. które naprawdę ze mną zostają, a ten, no jak słyszałeś, nie jak zacząłem go słuchać, to już został ze mną już na dłużej. Dziwnego, że się pojawił na pierwszy A coś też czuję, mógł się dużo na ten temat rozmawiać. Ale Kiedyś chyba trzeba było o anime, muzyce do anime, bo się do anime o, nagrać. Oj, ja boże, do... jest... <laughs> się boję <laughs> tego. Ale tak czy inaczej, ja mogę powiem to tak. Jeśli macie okazję, przesłuchajcie sobie playlistę openingów i endingów z Chainsaw Man, bo to jest, tam jest naprawdę kopalnia złota. Plus, co mnie też zaskoczyło, pojawił się tam Maximum The Hormon. To jest zespół Zespół heavy metal, metalowy, również z Japonii, którego pierwszy raz usłyszałem w Death Note. Okay. Kiedy był Death Note? Z 20 lat temu chyba, no, nie? Ani... Popatrz na moje zmarszki. <grym 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 nie wiem, powiedział. to, to bym powiedział. Ale wiesz, zespół, którego nie słyszałem od 20 lat, pojawił się znowu i ja ich rozpoznałem od razu, momentalnie. No rozpoznałem ich styl. Także od siebie, jeśli chodzi o moją polecajkę, polecam wszystkie openingi i endingi z... Z częścią Mena, z wyszczególnieniem właśnie kickbacka. Okej, okay. a coś jeszcze wbiło się w Twoje uszy ostatnio? Nie. Nie. <laughs> znaczy, jestem w trakcie odsłuchiwania jakiejś zaległości, okay. ale na razie nic takiego. Chociaż nie. Um, The Incredible. A, okay. Jeszcze przesłuchałem, bo w końcu miałem okazję przejść ten grę, już jest króciutka. Uh, I moje takie. Powiem tak, muzyka mógłbym określić mniej więcej w taki sam sposób. W jakiś sposób określiłbym samą grę. Takie moje pierwsze wrażenie. Mm -hmm. Moje wrażenie jest takie, że to przypomina Dedik. dig Ja się kiedyś mówiłem o tym, że grałem w The League po raz pierwszy tak. jakiś miesiąc chyba temu i byłem mega zachwycony muzyką. muzyką dokładnie. Tak, że jest, mocno, taka, tak, jest mocno, mocno ambientowa i daje takie poczucie. Mm, takiej izolacji. Pustki Pustka izolacja, no. dokładnie. W The Incredibles jest mniej więcej to samo. Okay. Jest mniej więcej to samo. I całą grę. Jak przechodzisz w całą grę, to też masz takie, że, takie wrażenie, że idziesz po takiej pustyni, niby wiesz, że chodzisz po planecie, która nie jest zamieszkała, ale też nie do końca. Mm -hmm. Ja nie, nie znam nic zniszczalnego Lema, tak? Ja nigdy nie czytałem, przeczytałem tylko tam streszczenie. I, i jak się... ogra no, gra oczywiście gra, jak się przeczyta streszczenie, to już wiem, o co, o co tam mm -hmm. chodzi? Ale jak nie masz, nie masz tej wiedzy, e, o czy ta książka była, no to robi, ro, robi klimat. No ja trochę się wypowiedziałem na temat tej muzyki Bruno Lubasa. Mam nadzieję, że dobrze wysłowiłem się tutaj, jeżeli chodzi o nazwisko kompozytora. Tak. Ale okej, okay, bo to ja jeszcze szybko powiem, co, ja, co mi się udało. Ja miałem okazję jakieś, nie wiem, kilka miesięcy temu prawie skończyć pierwszą odsłonę Front Mission, remake. I tak pomyślałem, cholera, no, muzyka Yoko Shimomury i Noriko, Noriko Mutsuede no, zrobiła na mnie powiem wam, wrażenie. To, to jest ogólnie 95 rok. Jakimś takim szczęśliwym trafem. Udało mi się pozyskać e, ścieżkę nieką. Mam nadzieję, że będzie ją widać w, 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 w kamerze, w kadrze. E, udało mi się dzięki oczywiście znajomości Tutaj pozdrowienia dla, dla Freak Chicken za pomoc w zdobyciu tej ścieżki dziękowej. Dla generalnie społeczności z Discord. Tak, właśnie, tutaj tak? Po, e, wszystkich, po, wszystkich poz, po, po, pozdrawiamy. I to tak jak powiedziałem, to jest 95 rok. W ogóle na, na okładce jest art Josia Taki Amano, czyli jednego z głównych artystów, który jakby stworzył tą stronę wizualną fajną Fantazy. A jeżeli co, bym mógł samej muzyce powiedzieć. Um, nie umiem teraz sobie tak na chron chronologiczny, e, w czasie sobie przypomnieć, w, w jakim momencie była Yoko momura, ale to było <coughs> tak chyba przed chyba Super Mario RPG. E, 95 50? rok, to tak. Tak, to jeszcze było przed nie, Mario. Nie, 95? No, to właśnie sobie nie umiem teraz chronologicznie to tak... E, Trzeba byłoby chyba spojrzeć w internet i sprawdzić, gdzie jakoś wtedy była, ale na pewno była dawno, dawno po, po tym, po Street Fighterze, chyba po Tobalu, mm -hmm. Jedence tak. też była. I co ja bym, jakbym mógł tą opisać w kilku słowach, tą muzykę? No ta muzyka jest, no, czy jest militarna? Nie wiem, no pewnie japończycy inaczej troszeczkę mm, mają uczucie te, te, takiego, tego jak muzyka militarna powinna brzmieć. Natomiast jest na pewno bardzo różnorodna, jeżeli chodzi o y, gatunki. Mimo tego, bo to jest gra, która się na SNES pojawiła, tak. tak, na Super konie. <laughs> I z tego, co jeszcze tutaj tak szybko mi wyskoczyło, staram się zlokalizować 95 rok, no 96 rok to był Super Mario RPG, mm -hmm. z tego, co tutaj nam pokazuje. A więc jakby miał gdzieś jak sklasyfikować muzykę, to są różne gatunki, bo też jest trochę jazzu, jest trochę popu, typowo typowo jak ja, siłą jako, ura, tak. jako siłą Ona potrafi w ogóle przejść z takiej Mieszać, właśnie tak, muzyki literarnej do później muzyki baśniowej, ale właśnie Super Mario RPG. <laughs> Także no jest nie bawi się. Tak, jest, bawi się mocno. Jest z bardzo elektroniczna, jest momentami nawet taka hmm. mroczna, ma swoje elementy zresztą sama gra, Fronmisz. No, mówmy, nie, nie jest no to nie. jakaś baś i nie jest to bajka. Ta sama muzyka raczej znaczy w remake'u ją troszeczkę tam powiedzmy zremasterowali, po, po, trochę odświe, odświeżyli. Ona dobrze brzmi a na tyle, że uznałem, że chciałbym mieć oryginał, bo tam jest możliwość przełączania też muzyki, że pomiędzy oryginałem, jak brzmiała w tym 95. roku, a jak, a jak teraz. Ehm, natomiast drugi album... To wiem, bo Ty też go słuchałeś. słuchałem no, tylko fragmentów. Fragmentów. Na razie. No, ale. I mnie to denerwuje, że masz ten album. Trzeba dzieci ci prezentować. Star Ocean, uh, The Second Story Air, tak? Z muzyką Motu, Motu i To jest czteropłytowiec. I co ja mogę no powiedzieć? No, bo ty grałeś w oryginał, czy nie grałeś? Nie, grałem na grałeś. PlayStation. Okay. I na Switcha już, że tak powiem, się grzeje kopia, Żebym mógł ją odpalić. No, i jestem bardzo pod wielkim wrażeniem. Muszę przyznać, jestem pod wielkim wrażeniem tej muzyki. To, co zro zostało zrobione, odrobiono lekcję. Brzmi to niesamowicie, a jest to, jakby to powiedzieć, od strony takiej. Jak się powinno właśnie robić zremasterowane ścieżki dźwiękowe? Tak właśnie się powinno. Właśnie, tak samo jak w przypadku Super Mario RPG. Jest zremasterowane, są nowe. Zresztą, chyba Sakuraba pisze tutaj w tym wywiadzie, że on starał się zachować ducha tego oryginału no tak. w tej ścieżce dźwiękowej, ale przy użyciu nowy, nowego instrumentarium, tak? Motywy bitewne, motywy okraszające, nie wiem, z różnego rodzaju scenerie, czy okraszające, a powiedzmy, te miasta. Mm -hmm. Pięknie to brzmi. Są chórały, są, są nagrane hurały, nie tak jak to było w przypadku oryginału. Jezu, to te chóry, ja przesłuchałem, pamiętam ten fragment tego soundtracku i pierwsze co usłyszałem, te chóry. Ale las jest, na przykład, jest... z lasu. tak. I jak brzmi, brzmi, no, przy, 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 ciarki mnie przeszywają. Ja, ja, ja tak, ale wiec. to widać, rzeczywiście, to przeskok technologiczny. Rzeczywiście, playka mm. pierwszy, play jak, pierwszy PlayStation, rzeczywiście była silna maszyna, tak. ale w porównaniu z, tym, z tą technologią, którą mamy dzisiaj, no to dobrze, że wykorzystał te narzędzia, które po prostu dostał. I mógł stworzyć taką muzykę, którą chciał, do... chciał uzyskać od samego początku, ale nie mógł po prostu. Nie no, ścieżka dźwiękowa brzmi fenomenalnie i sama gra słyszałem, że została odebrana bardzo dobrze. Ja liczę na to, że Square Enix się obudzi będzie teraz tak odświeżał kolejne swoje tytuły. Xenogears. Yes, wiedziałem. Trzymam kciuki. Ale Vanguard Story. Proszę, Vanguard Story. Dobrze. Bo moglibyśmy tak rozmawiać, a czas, a, a, a czas leci. Dzisiaj chcemy porozmawiać o pewnym studiu, w sumie dosyć bardzo ważnym studiu, które chyba dzięki współpracy, nie wiem, Paweł, nie wiem, czy ty masz takie odczucia, dzięki współpracy ni ze Nintendo trochę wypłynęło na tak. nawody. Ja nie chcę Znaczy ta współpraca była dosyć Mm, Przebiegała w obie strony. Tak, tak. Naprawdę. tak. tak. Re, 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 to studio miało oczywiście wsparcie Nintendo, ale dzięki, e, dzięki temu studiu, Nintendo no, mogło i to jest e, trochę potwierdzone również historycznie, pokonać jeszcze inną firmę. Zgadza się. No, oczywiście, mowa o studiu Ray e, to jest taka czarna perła, trochę w koronie Nintendo, i ja bym nie chciał, żebyśmy dzisiaj rozmawiali ogólnie o całym, hi, całej historii, bo Ray tak naprawdę jeszcze zaczynało. Spisać gry na komputery. Omiamy jakby ten etap, choćby ze względu na czas, a chcielibyśmy się bardziej od na tego Najważniejszych stronie. takich Tak, bardziej na stronie Nintendo, bo wiemy, że jeszcze dla Microsoftu, po później jak Microsoft przejął uh, Studio Ray, jedynie o jednym tytule dzisiaj będziemy roz, uh, rozmawiać, uh, takim poza. Tak, tak? Ale to to... Za, za chwilę, za chwilę, za chwilę. Tak, rok założenia to jest 1982 rok. Firmę założyło praktycznie dwie osoby, ale można by powiedzieć, że trzy. To był Tim and Chris Stamper przy współpracy z Carol Ward. A w roku 1989 roku. Rave wprowadziło na rynek 17 tytułów, w tym dla NES-a, łącznie 41 gier w 4 lata, plus różnego rodzaju konwersje opublikowane na urządzenia Game Boya. I teraz tak firma tak naprawdę pozostała lojalna Nintendo przez wiele, wiele lat: Game Boy, NES, SNES, Nintendo 64 no i do roku 2002 roku, tak? gdzie ReI został już później przejęte przez Microsoft. Tak. Ale to jakby to sobie ucinał. Najważniejsze to jest ta, ta oś, ten fragment osi czasu, kiedy Rejs współpracowała mocno z Nintendo. Tak, tak naprawdę. No I na tym dzisiaj właśnie będziemy chcieli skupić z Wami, z naszymi też jakby słuchaczami, słuchaczkami i z widzami na, na kanale YouTube. Pawle, no, i teraz sobie przygotowaliśmy, oczywiście, cały jakby ten segment. Powiedzieliśmy troszeczkę o tym, jak ta firma jakby powstała, tak, i jakie jakby miały swoje jakby początki. I teraz, jakbyśmy mieli powiedzieć o kompozytorach studia studia Ray, wspominamy te jakby najważniejsze, te nazwiska, które miały ogromny wpływ, jak te ścieżki dźwiękowe wy wyglądały. Mowa tutaj oczywiście o Grancie, Kichopie, Davidzie Wazie i jeszcze będzie o jednej osobie pewnie powie powiemy, ale te dwie tych dwóch kompozytorów miały przeogromny wpływ. I nawet nie tylko na. Graczy z Japonii, ale głównie na graczy w Stanach Zjednoczonych. Bo te gry, o których za chwilę powiemy, prawdę mówiąc, one miały chyba większą popularność, muzykę oczywiście, i o tych grach, które będziemy teraz rozmawiać, miały większą popularność w Stanach Zjednoczonych niż w Japonii. Bo były skierowane do zachodniego tak. gracza. Tak, przede wszystkim. Tak. To było tak naprawdę najważniejsze. No i tak, I trzeba będzie zacząć od pierwszej gry, to jest Battletoads. 91. rok, gra na nes później była wersja, konwersja na Game Boya. Kompozytorem był David Wise. No i jak ty tą w ogóle muzykę do Battletoadsów pamiętasz? Wiesz co, ja w Battletoadsie to grałem e, jezu, jakieś 200 milionów lat temu i dla mnie to była w ogóle dziwna gra. Tak sama w sobie. W hmm. ogóle nie przypominała niczym Double Dragon na przykład, czy gry od Kunio Kuna i tak dalej. Miałeś, wiesz, dwie żaby, które latają po, po planszy i biją, yy, biją jakiś przeciwników, którzy w ogóle wylatują poza ekran. Ja chyba, nie wiem, coś takiego widziałem przy okazji e, Teenage Mutant Ninja Turtles 4. I to hmm. na, mówię o grze na Snesa, no nie? To już był taki poziom, ale. Na, na poziomie NES-owym. Mm -hmm. I ta muzyka, którą ja, ja pamiętam, e, była bardzo charakterystyczna dla tej gry, bo to, było, to był taki. Pamiętam? Pamięta, pa, 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 tak, właśnie chciałem tego, tego słowa powiedzieć, rokowy pamiętasz, że duh, duh, duh. piękny był dźwięk. Ale później, osie, później świetny remake powstał Oj, tak. z, z muzyką z przygotowaną przez Davida Houser a, I też wyszła dwupytowe wydanie tego e, winela, gdzie jest oryginalna muzyka Wise'a i też e, David Hazdena. I on tak pięknie przerobił. Moim zdaniem. Baczę to jest rok. To jest rok. To to jest jest rok, nawet momentami, nie wiem, powiem, Power Metal, nawet czasami można by powiedzieć. Wkłóciłbym się? Ale w nowej, aranża, nowej aranżacji właśnie tak brzmią. Trochę. To tak jest. Power, power Ale wiesz, to, że brzmi jak rock też to jeszcze jest pół biedy, Ale wiesz, to tam było takie mocno innowacyjne dla mnie. No. Eee, utwór, który leci w czasie pauzy. W życiu okay. czegoś takiego nie widziałem w żadnej innej grze. Normalnie jak, jak pauzujecie grę na Pegasusie, czy na się jak chcecie nazywać, to macie głuchą ciszę. Nic się tak naprawdę nie dzieje, żadna muzyka, nic. W przypadku Battletoadsów, jak wciśniecie pauzę, to leci taka melodyjka. Tu, ty, tu, ty, tu. A, okej, okay, dobra. Okay. Pewnie wyrzucimy w tle. O, to było tak, tak. zajebiste, tak mi się to podobało. Niektórzy uważali, że to jest dziwne, no nie? że jak masz pauzę, to powinna to milczeć po prostu, no nie? Okay. bo nie wiem, rozmawiasz przez telefon w tym rodzaju. Nie, mi się to podobało. Tak fajne. To było tak pod tym kątem też było takie innowacyjne. Czyli z jednej strony masz takie utwory rokowe na, pamiętajmy, na, na konsolę bitową jak rok mógłby brzmieć na, na NES-ie, no nie? No, myślę, że inni mieliby z tym problem, mm -hmm. ale w przypadku battletossów czegoś takiego nie, nie uświadczyły. No, i ta właśnie muzyka, ta, ta melodia z, z pauzy. No i oczywiście potężny poziom trudności. No, to, to, jakieś to Tyle już chyba odcinków podcastów, filmów powstało na ten temat, to tutaj jakby odsyłamy Was do, do, do internetu. Kolejny tytuł, ważny, bo trzeba powiedzieć sobie, że było mnóstwo tych gier, ale ja starałem się też dzisiaj wytypować takie tytuły, które w moim odczuciu miały ogromny wpływ na graczy i też osoby, które się wychowały na tych grach, później uznały, że też chcą pisać muzykę. Mhm. To ja wybrałem takie tytuły, które bardzo się wyróżniały pod kątem muzycznym. I kolejnym takim e, tak, e, produkcją jest Killer Instinct z 1994 roku. I ja Cię chcę zapytać, co w nim było takiego mega szczególnego, co, co właśnie powiedziałeś? E, bo teoretycznie. Bo podoba mi się Killer Instinct. Nie, nie, nie tak. Adekował, tak, tak. Ale... I tu teraz tak: muzyk, kompozytorami był właśnie Robin e, e, ben Leash i J, e, Jerem e, Norgate. Mm. No się o Robinie dzisiaj będziemy rozmawiać, jeżeli niejednokrotnie padnie dzisiaj te imię i nazwisko Bendisza i pewnie będziemy rozmawiać o jednej, jednej takiej na sam koniec dużej, dużej produkcji, bo to co on tam zrobił, no to trzeba sobie. Przy... Naprawdę, ja, ja ma piękną sobie zbudowę wokół tej muzyki społeczność. Ja strasznie żałuję, że ta muzyka nie wiem, nie została jakoś specjalnie wyróżniona w mainstreamie. Mam na myśli jakieś takie powiedzmy e, mm. nagrody, ale o, o tym za chwilę. Wszyscy ludzie pamiętają tak naprawdę grę? Ale o muzyce nie muzyką, tak gracze tak nie, Gr gracze Ci, w tym znaczy, pojęciu, że pochlebnie się się wypełnia. mówią, że muzyka jest ok, że jest spoko, że, że w ogóle, że jest. Ale, ale... Nie, nie widzę jakichś takich wielkich zachwytów, co mnie trochę okay. dziwi. No ale natomiast, jeżeli chodzi o tych dwóch kompozytorów, to była ich pierwsza produkcja. Mówimy o 1994 roku. Gra pojawiła się też, um, oprócz tego, że się pojawiła na SNES-ie, na Gameboyu, to pojawiła się na automatach. Nie wiem, czy się w pierwszej kolejności na automatach nie pojawiła. Midway tak, był wydawcą. Tak. E Midway, był, e Midway był wydawcą. Ty mnie spytałeś, co było takiego e szczególnego w tej muzyce. Ja powiem tak. E Pamiętajmy, że... E jakby takimi grami, które o bijatykach, bo tych bijatyk oczywiście było dużo, ale te, które bardzo mocno wypły, wypłynęły, no to wiemy o tym. Street Fighter, Mortal, Mortal Kombat, Kombat Virtua Fighter, który tak. był bardziej był popularny w Japonii niż na, 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 na zachodzie. Co mnie trochę boli. Co to trochę ja też wolę Virtua Fighter, ale Killing Instinct chyba zrobił tą furorę, bo to była taka gra, która była w stanie zmierzyć się... Po pierwsze, był miała lepszą ścieżkę dziękuję, niż Mortal Kombat. Hmm. Powiedz, słysza, no Mortal Kombat z... nie ma <laughs> <laughs> niestety. <śmiech> ona może, no tak, faktycznie. No. Fakt, 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 ale... ma mieć muzykę, ale ona jest nach. Moje, to, co było wy, wyróżniającego się, <laughs> wyróżniającego się, to było na pewno to, że każda postać, tak jak tu w przypadku Street Fightera, mia, miała, miała swój temat przewodni. Hmm była bardzo mocno zróżnicowana, znowu mówimy o tych gatunkach, bo tam był hip-hop, był tam gangstera, była bardzo muzy muzyka elektroniczna też, była muzyka klubowa, była muzyka rockowa, więc te, dużo było takiego że tak powiem so, różne, taka zupa z, z wieloma przyprywami, że tak bym tak to chyba ujął, albo z dodatkami, o może to lepiej brzmi E, taki kociołek, i w moim mniemaniu ona na przykład bardzo się wyróżniała na zachodzie pod kątem jakby tej swojej barwy. W porównaniu z to, co zachód pokazywał, to e, przepraszam, wschód, to tutaj w przypadku Kill ona była bardzo taka, nawet bym powiedział amerykańska, to było czuć, że to jest naprawdę z flagą. <laughs> USA. Tak. Co nie jest to złe, oczywiście, żeby, żeby, żebyście na źle nie, nie, nie odebrali, ale w porównaniu do tego, co było w Mortal Kombat, to Killer się bardzo wyróżniał. Um, no i też pod kątem jakby samego gameplay. Game, game znaczy I... czy szczerze jeszcze tylko dopowiem, że w Mortal Kombat rzeczywiście ta muzyka no, nie jest ważna, nie jest istotna. To nie był klucz do sprzedania nie. gry. Nie, nie, na pewno Mortal Kombat nie. było coś zupełnie innego. I zupełnie coś innego, a czy ja powiem tak, Killer Instinct to też... Hmm... Chyba jak Mick Gordon, bo Mick Gordon tak naprawdę zasunął dzięki, dzięki temu, jak powrócił Kier Instinct na bo Microsoft tam zdobył prawa i chyba to na Xboxie ładnie się pojawiła chyba ta taka wersja, która była odświeżona i ona była, pojawiały się tam nowe postacie co jakiś mhm. czas. I Mick Gordon był kompozytorem muzyki. Do, te, do tej odświeżonej wersji. I to, co on tam zrobił, to było pokłosie tego, co później słyszymy w Dumie. W Dumie, tak. I tutaj pokłony w ogóle, wszelkie do tego, co Mick Gordon zrobił, pomijając Dumę, ale naprawdę, Kill Easting, no, zupełnie inaczej zupełnie inaczej brzmi i bardzo dobrze. to no, widać, na jakiej gra się wychował. Ale teraz, Pawle, tak, ale teraz przejdźmy do. Pierwszego chyba takiego najważniejszego tytułu w, w studiu Ray, dzięki któremu można by powiedzieć, ono chyba bardzo mocno wypłynęło. Że w sensie się więcej osób, więcej osób poznało w ogóle Studio Ray, no bo wiadomo, Super Famicom, czy tam Super Nintendo, SNES w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ta była wojna z Sega, Sega Mega Drive Ale mimo wszystko dalej była Konsola bardzo dobrze się sprzedawała Więc dzięki temu, że ta gra się pojawiła Na tej konsoli Zyskała sobie ogromną rzeszę fanów I do dzisiaj Ja, się, ja zadaję pytanie Gdzie jest moja zemasterowana ścieżka dziękowa Do Donkey Kong Country Nie ma i nie będzie Jak ja patrzę Patrzę na serwisy aukcyjne Ile ta ścieżka dziękowa CD Bo to była tylko w Japonii się tak. pojawiła tam chyba jakieś były pokłosia ścieżki dźwiękowej amerykańskiego jakieś wyda wydania, ale to były nie wiem, gdzieś tam były jakieś publikacje, gdzieś tam gdzieś to dodawali. To nie były jakieś demka? Ja nie wiem, ja już to nie wiem Ten do Power, bo dodawany. Być panie, może, tak? na to do sprawdzenia tutaj jakby zachęcamy naszych e, słuchaczy i, i widzów ale ja mam takie wrażenie, że aha, e, ile kosztuje no, tu. policie sobie 4000 tysiące tak? Minimum to jest. Tyle kosztuje ścieżka dźwiękowa. Do Super Mario RPG to już nawet nie powiem ci, ile kosztuje. Dajesz, ale no, no tak już się zaczyna gdzieś od 6 tysięcy. No. <laughs> Dajmy sobie. spokój. Dajmy sobie spokój. Natomiast tak, e, Donkey Kong Country, trochę o Donkey Kong Country, ogólnie całej serii rozmawialiśmy. Z Adamem, z Adamem Pichotą, którego serdecznie pozdrawiamy. I tutaj odsyłamy do obejrzenia nie wiem, gdzieś tutaj pewnie się pojawi jakieś okienko do obejrzenia, posłuchania tego, tego odcinka albo na dole, do posłuchania tego odcinka. Więc za bardzo się nie będziemy rozwodzić na ten temat. Natomiast Donkey Kong Country 1994 rok, Super Nintendo Entertainment System, Game Boy, później chyba na Game Boy Advance się pojawi, pojawiła ta muzyka. Głównym kompozytorem był, był tutaj David Wise, jeżeli chodzi o, o, o tą muzykę. Oczywiście Robin ben, e, ben Lash, e, zrobił też Ewelina Nowakowicz, też zrobiłam tam chyba siedem utworów bodajże, ale było, tak? tym takim powiedzmy mózgiem całej operacji był David Weiss. Paweł, jak ty wspominasz w ogóle muzykę do Donkey Kong Country? Ja możliwe, że o tym już wspominałem przy okazji naszej rozmowy o Donkey Kongu w ogóle, mm. w naszym podcaście. E, jeśli tak, to przepraszam, ale muszę to powtórzyć. E, mianowicie e, Rare było drugim, po, e, drugim studiem po Nintendo, które wiedziało, jak tworzyć gry na Nintendo. Hmm. Tak naprawdę. I kiedy wyszło, kiedy wyszedł Donkey Kong? więc jeszcze że to nie byli Japończycy. To nie byli Japończycy, no tak. nie? Więc to już jest jakiś potężny sukces. Tak. Więc e, tu wspomniałeś rzeczywiście, że była ta wojna konsolowa między Sega hmm. a Nintendo i widać było, że Sega w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza rósł mocno hmm. i Nintendo potrzebowało jakiegoś takiego solidnego uderzenia. I widać było, że jak Don Donkey Kong wyszedł, no to ludzie pokochali małpkę. Tak. Mocno, bo po pierwsze, dawno nie było żadnej gry z mapką w roli głównej, a po drugie, to jak ta gra wygląda, jak ona brzmi, jak się w nią gra. To jest platformer idealny na tamten moment, to no nie? Mario? Jakim Mario człowieku? Mario mamy w głębokim poważeniu. <laughs> Najważniejsza to jest ta mapka. I <laughs> naprawdę e, wykonało 110% <laughs> roboty. I muzyka robiła. E, Potężną, e, robiła potężne wrażenie i potężną robotę dla samej gry. To jak ona, jak ona brzmi? To nie jest taki typowy platformer, że masz mocno skoczną tylko muzyczkę, nie włożyć takiego. A poważnie, znaczy, teoretycznie grasz tym Donkey Kongiem, od czego się wszystko zaczęło, tak Tak. Dwie. I też jeszcze niby, tak mówisz, gra platformowa. I też tutaj muzyka miała bardzo duży wpływ, bo mówimy o grze platformowej, gdzie praktycznie jest, nawet nie, nie pamiętam, czy tam były teksty, w sensie, że któraś z postaci... Mu... Główne postaci nie, to znaczy był Donkey Kong i Diddy Kong, ale jak spotykały jakieś takie postacie poboczne, no to tam rozmawiały, te dialogi były, dialogi raczej, monologi były raczej krótkie. No, ale cały czas jakby ale... muzyka budowała, całe muzyka napięcie, robiła... była tym narratorem, ale co ja chciałem powiedzieć, ona była mroczna. Ona była mroczna, tak! To jest właśnie. Grani ten to To nie, tak jak mówiłem, to nie jest taka ta, typowa platformówka, gdzie masz same wesołe melodiki, ale miałeś takie mocne ambienty. Pamiętasz Aha. ten, y, jak była ta plansza podwodna. Yas, te, ta jaskinia, o jaskinie, czy są te takie kapnięcia były. Nie, słuchajcie? nie, nie, jak był pod wodą Donkey Kong. Ale to ci Aquatic Abbey? Tak. Okej, okay, bo chciałem też powiedzieć o tym utworze, bo o tym utworze trzeba powiedzieć to szczerze. To trzeba powiedzieć. Bo to jest kompozytorowi, czyli Davidowi Wiseowi zajęło to 5 tygodni. tygodni. Napisanie jednego utworu. Ale ja mu się nie dziwię, znaczy to Gdzie widać. Nathan McCree miał tydzień na napisanie muzyki do, do, do Tomb Raider. O czym my mu rozmawiamy? Jakiś paradoks to ale widzisz, Ale widzisz jaki jest stosunek między Nintendo a AR, no nie? No. Że... Pozwolili... Pozwoli jeden utwór masterować w taki sposób, aż dojdzie do... Ja myślę, że w ogóle to jest chyba utwór, który jak ktoś mówi, myśli o Donkey Kongu, to myśli o tym utworze. A ja myślę, że ten motyw, który jest na początku. Ja tak? Napiszemy. Czy to temat taki... przewodni? Myślę, tak? że tak. Ale nie, ale Aquatic Ambience to jest taki myślę drugi, mm -hmm. a dalej to już mogę wymieniać tak naprawdę. To jest naprawdę, jeśli chcecie pograć sobie w idealną, tak. myślę, że Donkey Kong jest takim... I się, ta, i się to już nie zestarzała ta I piosenka. w ogóle. Ja gram w to do dzisiaj sobie na Nintendo Switch Online, bo jest dostępny, także to nie jest reklama Nintendo, ale jakbyście chcieli. No, to polecamy. Jeszcze, ale... jeszcze jak macie możliwość e, e, subskrybujecie, to jeszcze macie możliwość kupić kontroler <grym> do Super Nintendo, to już w ogóle poczuć To już. Się. W ogóle. I na i na immersję. Ja w to gram do dzisiaj, plus jeszcze są pamiętaj dwie części. Czyli. Pawle, ale moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Oj o, tym. Tak, o, e, o O Donkey Kong Country, bo wiemy, że była później druga, trzecia część. No oni ja Nie wiadomo, ten... ale wiesz, jak Donkey Kong wyszedł, to już na zawsze... Uznał, uznano w Stanach Zjednoczonych w wyższość mimo wszystko Nintendo nad tak Sega może mieć ładne gry, bo one były ładne, one były bardzo ładne. Może mieć do, dorosłe gry, dorosłe gry, dojrzałe, no nie? Mhm. Ale jeśli chodzi o dźwięki, no to no. Mega Drive miał ten chip muzyczny, który no, nie brzmiał dobrze. Street of Rage, Spacksters, było kilka tytułów. Było kilka tytułów na... no, nie nie. No, da... Data dysk. To jest no to... Tłoc, tłoczna, która zajęła się produkcją e, odświeżeniem. W ogóle z oryginalnego źródła odświeżeniem ścieżek dźwiękowych. Hmm. Ale e, na płyty t, Ale momentu. wiesz, no ale widziałbyś Donkey Konga na sedze? Se, se Słuchałbyś? Na no, raczej wątpię. Można by rzucić wodze fantazji, ale bym powiedział, że nie ma takiej opcji. I dzięki temu. No oczywiście jest kilka hmm. tak naprawdę czynników, dlaczego. Sega przegrała to minimalnie, to muszę podkreślić, minimalnie przegrała tę wojnę konsolową z, z Nintendo, e, ale właśnie taki mit powstał, że, że, że Donkey Kong się do tego mocno przyczynił. No było to oczywiście, e, miało to jakiś związek, i tego się będziemy trzymać, tak? że, Nintendo, że mapa pokonała. Tak. I, i, I kolejny stworzyli nową postać, taką wizerunkową. A czy może nie tyle co stworzyli, ale z skrzys No i też ścieżka dziękowa jest do dzisiaj, no, ikoniczna. No. Topka. Konieczna topka. Jak I teraz powiem. jest pytanie. Kolejny tytuł. Golden Eye 007, 97 rok Nintendo 64, uh, Jim G uh, Norgage, uh, Grand Kirchhoff i znowu uh, Robin Bellash. Czy to jest ścieżka ikoniczna? W ogóle, muszę, to, muszę to powiedzieć raz, a dobrze. To jest gra, która pojawia się z dupy, czyli znikąd. <grym> po prostu jak przystałem sobie o tym, że. Jakieś studio, okej. Okay. Że jakieś studio z zachodu tworzy grę o bądź? Spokojno, nie? Ale że po pierwsze to będzie Golden Eye, a po drugie że to będzie Rare, po trzecie że to będzie na konsoli Nintendo. No to było dla mnie taki miks, którego się nie spodziewałem. Wszyscy grali w Quake'a. Wszyscy grali w Quake'a, tak. No. To jest bywate podkreślenie, jak ktoś grał w Golden Eye 007, tylko w sumie głównie po to, że pograć się w multi na cztery osoby. No. Raczej. Ale jeśli chodzi o, jeśli chodzi o soundtrack, no właśnie, ja mam problem z tym Ja po prostu. masz problem? Ja, nie no, mam powiem, problem. Ale ja powiem Ci, jaki ja mam problem z tym soundtrackiem, To zanim to oddam tobie za chwilę głos, ja mam problem z taki, że ja kompletnie w gę nie grałem, tego trzeba zacząć. A no, czy znaczy, kto z nas miał Nintendo 64 w, w, tam, w tamtym mało czasie? Mało kto, albo w tak. ogóle nikt. Albo mało kto. No, wiadomo, emulatory później się pojawiły. No, teraz jest w, 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 możliwość ograniczenia na, na, na Switchu, też na Xboxie chyba i na PlayStation chyba też jest. Wyszła. Na Mike... Nie, przepraszam, na Microsoftie, ogólnie na wszystkich platformach. Wyszła Microsoft. też od, um, nie chcę powiedzieć remake, ale w sumie remake na Wii. A czy powiem tak, muzyka nawet się nie nie wiem, czy ona się stara być bondem? Jak ty to. to Trzymaj, ja mam problem. Ja mam problem z tym, że ja kopety tej muzyki nie pamiętam. I może dlatego ja jej nie pamiętam, bo ja w ogóle tą grę nie grałem. No może dlatego. Przesłuchałem tak. tą ścieżkę, dziękuję, żeby nie była jasna. I e, ja jakby rozumiem tę całą. Um, tą społeczność, kt która Że jest taka legenda zbudowana wokół okay. tej ścieżki e, Ścieżki dziękowej. No bo Nintendo 64, które no może nie z miejsca przegrało z, play, z PlayStation, ale no nie miało łatwo na, miało. na początku. Jednak miało, miało, miało tą ogromną dużą społeczność. tak? I ja się nie dziwię, że dużo, dużo osób, ogrom, ogrom osób bardzo sobie ceni tą ścieżkę dźwiękową. Ogólnie do gier mm. na Nintendo 64, bo pewnie jeszcze dzisiaj padnie kilka tytułów. Niemniej jednak dla mnie to jest... No nie rozumiem tego fenomenu. Tej Może właśnie właśnie chyba wyjaśniłeś sobie ten problem. Bo znaczy, to, jest, to, jest, to jest właśnie taki tytuł, który musisz zagrać i przesłuchać tam muzykę. To nie jest to jest niestety Mariusz. Czy ona jest niestety, bardzo, zintegrowana, bardzo zintegrowana z gromem, z, z zintegrowana. Okay. Musisz musisz zagrać, żeby po prostu poczuć ten styl właśnie tego kina, akcji, filmów z Jason Bondy, który myślę, że oglądałeś. No tak, jak? no tak, no kto nie? No dokładnie. Więc wiesz, wtedy jak zagrasz, wtedy rozpoznasz jakieś znane dźwięki, jakieś mo może melodyjki również z filmu. No hmm. plus jeszcze to, co mnie yy, w w wpiął w fotę, to to jest ta melodyjka, która gra w czasie pauzy. O, no to tak, menu, tak. Jest to jest znane. Kilka, jest kilka fajnych easter znaczy, tworzył tę muzykę pauzową chyba w niecały jeden dzień. Tak, natomiast w ogóle ja taka to... historia jest. W ogóle polecam, jest bardzo, polecamy z Pawem, jest bardzo dużo Wow, jest dużo rzeczy na temat tej muzyki, jak ona powstała, w ogóle kompozytorzy byli wielokrotnie zapraszani tak. na jakieś wywiady. I... W ogóle, znaczy, Golden Eye zaraz w że w jest e, taki kultowy. Właśnie z tego względu, że po pierwsze, jest to gra o Bondzie. Tak. No i jeszcze, to były jeszcze te czasy, kiedy filmy z Bondem no, robiły naprawdę dużą, e, du, robiły, robiły dużo dla kina. Dobra, nie rozmawiajmy o Bondzie. Nie, nie ci o. Po drugie, rzeczywiście jest to fajna i dobrze zrealizowana gra. No i po trzecie, ma Zabysysy. No, i, no który i jest zintegrowana. Ona, w ona też dużą popularność zdobyła dzięki temu multiplayerowi. Który tak, tam był. w sensie kanapowy, kanapowe Kanapowiec. granie. Cztery osoby grały w Golden Aja. Paweł, czy ty <ścoughs> grałeś w Perfect Dark? 2000, 2000 rok Nintendo 64 jeszcze istnieje, Nie? a to już praktycznie jesteśmy u progu, zaraz się PlayStation 2 ma po, 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 pojawić. Uh, kompozytorzy znowu Grant Kirchhoff. Uh, Grim uh, Norgic i David Klinik. Perfect Dark. Szczerze ci powiem, że grałem w to na, na emulatorze, niestety. Uh, uh, to było jakieś lata temu i za dużo z tej gry nie pamiętam, hmm. bo grałem chyba sam początek. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś. A muzycznie, jak mogę tą muzykę? Bo, bo Perfect Dark, mam takie wrażenie, że się mało mówi o muzyce, to Perfect Dark. No, trochę się nie dziwię, bo myślę, że to jest ten sam problem co z Golden Age. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak okay. mówię, nie grałem w Perfect Dark na tyle dużo, żeby żeby ogarnąć. Też słuchałem, słuchałem muzyki z mm -hmm. tej gry i też próbowałem tak jakoś skojarzyć w ogóle, no, nie? jakiś styl, cokolwiek. Okay. Ale no, myślę, że to jest właśnie. Ten kazus tego Golden no nie? Okay. że trzeba zagrać, żeby po prostu spiąć, spiąć muzykę. Ja o samej muzyce niewiele nie powiem, bo ja nie pamiętam za bardzo. Starałem się sobie przypomnieć tą, tą muzykę przed dzisiejszym nagraniem, i prawda jest taka, że niestety ta jest dla mnie tam. Nawet nie, nie powiem słowa, nie użyję słowa nijaka. Też mówienie specyficzne to jest takie uogólnienie mhm. e, straszne. No bo to się trochę dzieje w takiej niedalekiej przyszłości, też ten Perfect Dark, bo to jest, nie pamiętam. To jest główny, pamiętam grasz, to główny motyw. Bohaterka jest oczywiście jakby tutaj główną gó protagonistką, tak. jeżeli chodzi o, 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 o grę, i ona jest zabójcą, takim cichym trochę zabójcą. Więc ta muzyka trochę była, grała, bardzo pełniła rolę tła, niż. Wychodziła na, na pierwszy ten. Um, Jakby była najważniejsza w, sa, w, w samej rzeczywistości. Znaczy, Ale Alok... pamiętam, pamiętam tylko motyw główny. Tak naprawdę. Ale, Ale też kwestia... sobie odpowiadamy pytanie, dlaczego nie ma nowej wersji Perfect Dark. Ale o tym dobrze albo nie kiedy Perfect będzie... Dark trafi na Switch. Tak, albo kiedy Perfect albo Dark trafił na Switch. Ja Kolejny bardzo ważny tytuł. Pa paweł się już uśmiechał, więc pewnie się możecie. Wszyscy, mi, wszyscy widzą. Pewnie się, kiedyś pewnie trzeba byłoby nagrać cały taki podcast chyba o twórczości Granta Kirchhoffa, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Ray to jest Grant Kirchhoff. Później jest właśnie. dopiero David Wise mam takie wrażenie. No i mowa oczywiście o Banju Kazui 98 rok. No się Wow, ale to, co zrobił mu muzykę w Banży Kazuo, e, Grand K-Hop, to. Czy to jest jego opus Magnus? Uuuu, czy to jest opus magnum? Jego. Ja mam wrażenie, że tak. Bo on po tym hmm. już za wiele znaczy, okej, okay, rabicy, robił muzykę przy Rabicach, tak? Marion Rabic, ale ja mam wrażenie, że to jest jego chyba największe, największe chyba dzieło. Najbardziej znane śród fanów platformówek na pewno. no Piosenki. Będzie kazuje stoi piosenkami, bo tam jest dużo piosenek, gdzie nawet e, na, na banzi, tak? Mm -hmm. Bo e, są, tam w ogóle jest dużo takich piosenek, albo bosowie chyba. Majisz gry. Okej, okay, już bawimy o za jakim mówię. gry. O, o to tej to 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 grze się później. za chwilę. Ale sama muzyka stała się dlatego, że jest bardzo memiczna. Dużo jest tematy, jest w ogóle jest bardzo pop popularny. I ogólnie same postacie są charyzmatyczne. Znaczy, generalnie, generalnie jest tak, że Banjo Zapatrzył się w Super Mario 64 i Rare okay. uznało, my to zrobimy lepiej po no, prostu. I... I co prawie zrobili lepiej, można by powiedzieć? Zrobili. Okay. Nie będę kłamał, zrobili lepiej. Okay. Oczywiście. Zdecydowanie. Okay. Wiesz, na osi czasu mm. Super Mario 64 pojawił się gdzieś na samym początku, Banjo i Kazooie pojawia się te kilka lat później i widać ewidentnie, że RR zrobiło parę okay. rzeczy lepiej i po prostu wyszła z tego naprawdę bardzo fajna platformówka, gdzie rzeczywiście masz motyw walki z bossami, masz motyw tych światów, mm -hmm. do których trafiają Banjo i Kazooie, no i ta melodia główna i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wszystko jest oczywiście no. utrzymane w takim, w sensie, radosnych klimatach. No bo to jest fajna platformówka dla, przede wszystkim dla, dla młodszych odbiorców. Nie? No ale sama muzyka, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to. Ee, o, o... To jest chyba taki drugi najważniejszy tytuł pod kątem muzyki, chyba pod, kąt, pod względem jeżeli chodzi o tytuły Ray, czyli Donkey Kong i moim zdaniem Banżę Kazooie. Tak, też bym właśnie w taki sposób to powiedział, że jest najpierw Donkey Kong, później Banżę kazui. Także jeśli nie mieliście okazji zagrać, polecam zagrać, polecam sobie również posłuchać hmm. naprawdę muzyki, bo z... Kochan, jest przyjemna, robi się tak ciepło na sercu. tak Słuchasz tego i tak sobie przypominasz te dawne czasy tych fajnych platformówek. No i jest bardzo różnorodna ta muzyka, muzyka te bandzi tam robił robotę. Tak, i chodziło oczywiście mi o, o Conquer Bad Fury Day. tej piosenki. Pup! Czytaj, powiem, 2001 rok, znowu Nintendo 64 i... Znowu robimy... platformówka, znowu platformówka, ale tym razem bardzo wulgarna. No, bardzo, bardzo, wulgarna bardzo wulgarna jak na Nintendo. Mnóstwo nawiązań do filmów e, i w ogóle generalnie popkultury, tak. ale tu możesz zobaczyć po raz kolejny, jak wyglądała ta relacja między Rare i Nintendo. No ja masz Nintendo 64, masz konsolę, która jest przeznaczona dla, dla młodszego odbiorcy, znowu dla rodzin i tak dalej, a tymczasem Rare wydaje grę, gdzie masz wiwiórkę, która przekina e, postacie generalnie dużo przeklinają, dużo jest tam morderstw, Morders, dosłownie, to a, nie jest tak, że tak jak w... kazuje, Zui, nie wiem, uderzają w jakąś postać i ona sobie po prostu magicznie znika, one się po prostu rozkładają i widać ten krew. No i to, co jest najważniejsze, że są tam postaci rzeczywiście yy, główni bossowie, którzy śpiewają. Tak, bo wszystkiemu towarzyszą piosenki. Piosenki, wszystkie jest oczywiście radosne, piękne Ta. i tak dalej, ale i, i to jest, ile jaj trzeba mieć, jak wielkie jaja trzeba mieć, żeby stworzyć operę, gdzie jedna wielka kupa główna śpiewa o tym, że jest z wielką kupą gówna. No i, i teraz przechodząc jakby do ko to jest to jest, to jest jedna z fajniejszych gier, naprawdę. Także ja jeśli, niestety nie miałem okazji. Także że... jeśli, jeśli mielibyśmy mi, zrobić podział, no to będzie kazuje jest stworzony dla młodszych odbiorcy, konkret dla za, starszego. Nie Ale polecam naprawdę po piosenki. Ten Great Mighty Pool jest naprawdę... Topce, tak. jeśli chodzi o utwory śpiewane. <noise> Naprawdę się można uśmiać. Może poleci w tle. Paweł, um, yep, dobrze. YouTube powoli, YouTube. tak. Powoli, powoli zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka. No i teraz tak. Co? Biorąc to wszystko w całość teraz, o czym roz o rozmawialiśmy, co jest na przykład, albo co było twoim zdanie i co jest dalej oczywiście wyjątkowego w tej muzyce do gier ze studia Ray, Co sprawiło, że ta muzyka a, do tamtych gier hmm. nas wtedy jakby poruszyła i mimo tego upływu czasu ona jakby się nie zestarzała? Co jest takiego w twoim Na pewno przekraczanie pewnych granic. I że to nie była Nintendo. I to nie, nie była tym, muzyka. Nie będę... tak. Bo też jakby na początku było, nie powiedzieliśmy o tym oczywiście, ale Donkey Kong, przy Donkey Kong Country była e, możliwość, że kompozytorzy od Nintendo będą, tak. będą robić muzykę. Ale się okazało, że jednak David Wise, który był wtedy filanserem, on jeszcze wtedy nie pracował bezpośrednio dla, mhm. dla Ray, był filanserem. E, było możliwość, że Kodzi Kondo skomponuje muzykę, czyli ojciec tak naprawdę tematów do Mariana. Hmm. No i widzisz, i gdyby Kodzi Kondo stworzył muzykę do Donkey Konga. Ja nie jestem przekonany, żeby przebiła to, co e, zrobili koniec końców e, ekipa to jest, to, to jest ja, mam takie, jak ja bym to tak rozdzielił, że Nintendo to jest Mario, a Ray to jest Luigi trochę. Albo to jest taki cień, może Marja, Mar Mariana? Kurczę, czy to jest cień? Ja bym nie powiedział, że to jest cień. Ale, bo, cień, cień, ale taki dobry, taki dobry, wiesz? <laughs> dobry tego słowa znaczenia, tak? Mm -hmm. że RAID dla Nintendo, że to jest taka... Znaczy ja powiem nie tak, nie Nintendo, Nintendo miało zadanie pozyskać, e, powiedziałbym w ten sposób, Nintendo miało zadanie pozyskać e, graczy ze wschodu? Natomiast REB dostało za zadanie pozyskać grasza z zachodu okay. w taki sposób. Więc mogliście sobie pozwolić na przekraczanie granic właśnie również te... eksperymentowania, bawienia się technologią. Oj, tak, no bo nie powiedzieliśmy o technologii, ale naprawdę to, co zostało zrobione pod kątem technologicznym do Kikon, mówimy o muzyce też, oczywiście. Tak. To Nintendo było lata do tyłu wtedy, moi... wtedy. Tak, wtedy było lata do tyłu, ale później dali grę do, dla Rera i powiedzieli "OK, my to zrobimy po prostu lepiej. <grym> w dużym skrócie. Także myślę, myślę że pod ten, te, też takim kątem. No i to, że zabrzmi to brzydko, ale jednak to powiem, że trochę zostali spuszczeni ze smyczy Nintendo, mm -hmm. bo Nintendo mimo wszystko jest, jest znane z tego, mm -hmm. że lubi trzymać bardzo krótko e, twórców... E, Y, innych twórców, którzy nie, wiem, nie, nie należą do tego całego konglomeratu nintendowego. Natomiast w przypadku RER, y, myślę, że pozwolili sobie na to, żeby ok, zróbcie to po prostu w taki sposób, jak wy to mm. uważacie, no i klepnęli, powiedzieli spoko. No dobrze, no to myślę, że to, myślę, że to jest to, plus takie podejście, y, nie wiem, doświadczenie z, z, z lat ubiegłych. Jak wiesz, no, Wise i Kirchhoff też byli graczami, no nie? Tak. I też wiedzieli, w jaki sposób. Ta muzyka ma, ma brzmieć, tak? No i te, jak te gry mają wyglądać, tak naprawdę. Jak ma przykuć uwagę graczy i też osoby, które by słuchały tylko. Dokładnie. No i wiem, może też myśleli, no to trzeba by było ich zapytać, ale mam takie wrażenie, że myśleli o, myśleli o tych grach trochę bardziej do przodu. Okej, okay, perspektywicznie. Nim, bardzo perspektywicznie, okay, okay. tak? Czyli to nie jest gra, która jest na już tu, teraz, zaraz, tylko coś, co ma. Trwać w świadomości przez kolejne, okay. kolejne nie może nawet dekady. No i teraz tak, Studio Ray, bo dalej jest pod, pod chyba, teraz dalej jest pod Microsoftem, z tego co pamiętam. No i przez długie, długie lata za bardzo nic chyba nie Raczej nie wy, nie znaczy, To no, Viva, Pinata i wiem, i takie jeszcze. Plus tak, jest jeszcze Metroid, znak zapytania? E Czy w trakcie? To cokolwiek. Ale czy... to nie rave ma robić, a nie ty chyba mylisz studia. Rave. Ja już nawet nie Nie, chyba są... Rejw, rave. Rave ma robić, nie Rej. So, to są dwa różne studia chyba. Paweł. Pa. Z tego, Trąbały co? mi się. No. Ale to już było... Nieważne. Te ploty o Metroidzie już było... Nieważne. Naprawdę, jakby Sega zrobiła, to myślę się na nie teraz, znaczy teraz jest bardzo ważny etap w studiu Ray, bo oni od 2018 roku... Zaraz ja wam pokażę. No już, po, bo, mam od, bo ty będziesz miał ja wygodnie. Ja nie jestem ważny teraz tym. E, sea of Thieves, 2018 rok, kompozytor Ro, właśnie Robin e, Billan, Przepiękne, przepiękne wydanie. Może całkiem nie będziemy otwierać, bo to jest czy okay. po to, nie wiem, czy coś będzie w ogóle Na pewno jest, widzieć. widać. Coś tam widać? Coś widać. Okay. A sama muzyka, znaczy sama gra na początku nie miała łatwo. Nie chcesz, żebyśmy oczywiście rozmawiali za bardzo dzisiaj o tej, o tej grze, bo to. Znaczy jednak to jest, jest... Gra, gra stworzona pod multiplayer, więc jak doszło do premiery, no to były jakieś tam problemy. Ale no, z, tak jak z każdą grą dla Tak, jak chociażby z tym, całym No Man's Sky, tak? Oj. Jedna z najlepszych gier teraz, teraz tak. można powiedzieć. I tak samo jest ze COTs, bo teraz oni odpalili, że możesz do. Monkey Island, Monkey Island. Tak. tak. jest element. Nie, mój ja miałem okazję zagrać grę, i to jest świetna gra, ale jak masz kompanów, Przegen przegenialny tytuł. Polecam, jeżeli macie drużyna, bo już gracie, no to szapoba. Natomiast sama ścieżka dziękowa, no tutaj Robin Brand zrobił kawał tytanicznej pracy. Uh, nagrał mnóstwo instrumentów, nawet nagrał kości, które mm -hmm. pożyczył od Są rzeźnika, od że tak powiem, wyczyścił Bonne. je i na nich, na nich wyklepywał różnego rodzaju melodie. Tam jest przecież, że możecie grać na różnych instrumentach też. To jest w ogóle piękny, interaktywny element. No i sama muzyka, mi się podoba w tej muzyce, że ona nie stara się być tym, co znamy z Piratu z Karaibów, i też nie stara się być tym, co, co na przykład jest taki bardzo znany serial Piraci z muzyką Bira McCurry'ego, gdzie on tam aż nadużywa tej herdy aż tak powiem, a tutaj um, Robin stara się Bilasz, robi, to robić... Z czego Ray jest najbardziej znany, czyli ta około muzykę, która trochę jest prześmiewcza. Taki monty tak. Python, że tak powiem, na dla piraty. Rare nie robi gier aż tak bardzo serio. no Może tak. z takimi wyjątkami. I Soft Stars jest tego. Soft Stars, i, Boże. Sie, ty jeszcze jesteś myślałany o Jest tego najlepszym przykładem. I moje zdanie to jest przyszłość. E, oczywiście nie, mam nadzieję, że cały czas będą rozwijali tą, 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 ma, tą markę. No i cały czas liczę na to, że kiedyś się doczekamy jakiejś znowu platformówki. Mm -hmm. e, bo niestety kolejne Donkey Kongi robi już Nintendo z tego. Chyba nie. Robi przy jakiejś współpracy z jakimś studium, tylko A, nie mam przy... e... tam fr Frozen. Tak, wiem o co chodzi, wiem, które No. Wiemy. Dlatego nie mamy kolejnego Donkey Konga. Tak? Nie wiem, starszym bym chciał, żeby się na Switcha jakaś nowa Zresztą wersja. Teraz pojawi. to będzie problem, no bo, tak jak mówiłeś, Rare należy do Microsoftu, będą tak. rozwijać daje Sea of Thieves. Trochę trudno powiedzieć, co jest dalej, bo z dużymi firmami, z dużymi wydawcami jest taki problem, tak jak Electronic Arts na przykład, że kupuje jakieś studio, przyjmuje od nich IP, mówi wyciska z nich ile się da, a później sprzedaje i zamyka. no, nie? no z Microsoftem. Raczej bym czegoś takiego się nie spodziewał, takiego ruchu, ale nigdy nie wiesz. Nigdy nie masz, nie, nie masz pojęcia. No nic. Ale czy kiedyś platformówkę stworzą, wątpię tak naprawdę. Bo no, po pierwsze platformówki, platformówki już tak naprawdę są chyba domeną e, indyków, w sumie? Mm. a nie takich dużych firm. Nie? Więc jak ktoś mają stworzyć, to coś, co nie wiem, byłoby coś, ale gra usługa. Bardziej. tym pozytywnym akcentem Bardzo, po... tym pozytywnym tykle. akcentem Pawak to jest największym <grym grym> optymistą w redakcji uh, chcielibyśmy wam zdejmuje różowe okulary tak, zdejmuję <grym> różowe Chcielibyśmy Wam serdecznie, drugie słuchaczki, drodzy słuchacze, a teraz widzowie przed kamerą, przed telewizorami, albo gdziekolwiek nas oglądacie. Widzę. Bardzo Wam. Cały czas zapominam, że jesteś starszy ode mnie i tak. oglądasz telewizję. Tak jest. Nie, a nie oglądam telewizji. A na szczęście nie mam te telewizji. Każdy w każdym razie dziękujemy Wam serdecznie, że byliście w naszym premierowym odcinku wideo. Widzicie, że już jesteśmy, to już nie jest wirtualne studio, tylko jesteśmy żywi, że można nas, nas, na, na, nasz, nas dotknąć. A bardzo Wam dziękujemy oczywiście za całe, całe wsparcie, za patrona i na KoFi. Dziękujemy też za subskrybowanie nas na Spotify, na Soundcloud, na Apple Podcast i na wielu, wielu innych platformach i że jesteście cały czas z nami. To już mija, już praktycznie mija nam 3 lata, więc mam nadzieję, że taka formuła Wam się spodoba i się przyjmie. Hmm, oczywiście planujemy różnego rodzaju inne atrakcje, jak już teraz tak by, w takiej formule będziemy na, nagrywać. Z wideo, ale z... też muszę przyznać, że widzę jakąś różnicę. Tak? Jednak jak tak, nagrywamy? No bo mimo wszystko, wiesz, jak siedzieliśmy w domu i nagrywamy, tak. to... Nie widzę człowieka i nie tak, jestem w stanie. zareagować to jest, tak. na to, co mówisz, jak reagujesz również mimicznie. Tak. A tutaj jak jestem, patrzę. Może się to przyjmie, <grym> może się to przyjmie, dlatego te wspieranie też nam pomoże, byśmy mogli dalej na, nagrywać. Mieliście okazję usłyszeć 79 odcinka. Podcastu e, Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Szczególnie, trzymajcie się ciepło. Sayonara. Hej, hej. Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.